Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Pan Adolis, a w dzisiejszym odcinku wspomnę naszą podróż do stacji Orniki. Jesteśmy na stacji Sary. Znaczy, zbliżamy się do niej. Nie wiem, czy będziemy zostali i czekali do planowanego odjazdu, czy... Jakie sygnał się świeci? Ciężko mi jest określić stacji odległości. Jest i zieleń. Do stówki nasz. Helikoptery dziś lecą. Wy, drodzy Państwo, tego nie słyszycie, bo mnie jest naprawdę głośno. Helikoptery ich przeleciał. Całe szczęście mam dobre wygłuszenie. Ja ponad ograniczeniem się poruszam. Nie dramat się wydarzył. Aha, i dlatego to jest, bo to jest stówka na tym torze.
stówkę na semaforze, nie? Nie. Z Elką jest, więc pewnie jeszcze się uczy, rzucam. A nie powiem, wiesz sam, jak on teraz usiadł, to pewnie popełnił dużo błędów. No jednak dużo czasu mnie to nie było. Nie chcę też dawać tu żadnych wyjaśnień z tych odcinka. Ach, to się udało, że z powrotem wróciłem do tego dwa. Dowiedziałem to w odcinku Strange Simulator. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. Dopuszczam wam prędzej na tej lokomotywie twoją drogą. Jakoś też się udało, nie? Jeszcze z jakim godzin składem. Co i ma, a nie, jeszcze mam w Trzemienicach po prostu notatek. Przecież to ma być zwolnienie do 150 dopiero. Jeszcze można gnać, nie? Chyba jakiś błąd popełnił, Cezar. Dobra, hamulaj. Hamowanie stali prędkości do 100 na godzinę chwilę zajmuje. Nie da się ukryć.
Udało się wesprzeć anioła, ale wesprzeć prawo. Prawie. Rzekam 2002. Ciekawe. Podany wios, to się cieszę. A, czyli najpierw to wagowe jest ważniejsze, haha. Nieźle, nieźle. Czy jednak robimy opóźnienie? Super. Czy myślałem, że mi się kichać zechciał?
chciałem się wyciszyć w kamicy. Ruszmy w końcu, już mi się odechciał. Dobrze, z tym jazdą na oparach. Przyspieszenia tam nic dobrego nie ma. Na tym niestety nie nadrobię. Już 3,5 minuty się zabrało, prawie 4. No tylko chwilę przecież stałem, nie? Ktoś się pojawił, albo to mi się już przeładowuje, a scenę mi się przeładowuje. Ograniczenia nie widziałem. No to wolałbym chyba jednak przypomnieć. Chociaż tak do tej 94. O nie, to stówka jest.
Kaspero, o jakim byłeś gościu. Razu do rzeczy. Postój na 35. Trochę z jednym dyżurnym, tam trochę z drugim dyżurnym.
Nie jest. Ach, ci spadnę. Zastanawiam się, doładuję zanim tam dojadę. Ciekawe. Może jej się uda. I chyba jej się udało. Kosztowało mnie to trochę ścinek, ale się udało. Różne ładunki przyjął informacje. Przyjął. Dobrze. Analizę, proszę, prędkość 70. To dobra analiza. No, pierwszy raz pan. No, to jeszcze idzie zrozumieć, jak pierwszy.
magiczne. Magiczna etyka, dobre typy na wymości. I z tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się także i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.